Tove Jansson W Dolinie Muminków Przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska Czytają Maciej Gisman i Marika Klarman Znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat Siądźcie przy krawach kląk I się, bo wreszcie są Wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch Po przy muminkach zleci czas Zapomnij troski każde z was Bo to muminki

Pewnego szarego poranka na dolinę muminków spadł pierwszy śnieg. Padał miękko i cicho. W parę godzin wszystko było białe. Muminek stał na schodkach przed domem, patrząc jak dolina okrywa się zimową kołdrą. Dziś wieczorem, myślał sobie. Ułożymy się do długiego, zimowego snu. Wszystkie trole, muminki, układają się do snu zimowego gdzieś koło listopada. Bardzo to rozsądne ze strony każdego, kto nie lubi zimna i zimowych ciemności. Potem muminek zamknął za sobą drzwi i poszedł do swojej mamy. Śnieg przyszedł, powiedział. Wiem. Odpowiedziała mama Muminka. Macie już wszyscy w łóżeczkach najcieplejsze kołdry. Ty będziesz spał w pokoiku na poddaszu, po stronie zachodniej, razem z Ryjkiem. Ale Ryjek tak okropnie chrapie, powiedział Muminek. Czy nie mógłbym zamiast z nim spać z włóczykijem? Jak chcesz, odpowiedziała mama Muminka. Ryjek może spać w pokoiku na poddaszu od strony wschodniej. Następnie rodzina Muminków i wszyscy jej przyjaciele i znajomi uroczyście i z namaszczeniem zaczęli przygotowywać się do długiej zimy. Mama Muminka nakryła do stołu na werandzie, lecz każdy dostał na kolację tylko trochę igliwia świerkowego w filiżance. Jest bowiem rzeczą bardzo ważną napełnić sobie żołądek igliwiem, jeśli się ma zamiar spać przez trzy miesiące. Po kolacji, nie była zresztą zbyt smaczna, wszyscy powiedzieli sobie dobranoc trochę czulej niż zwykle. A mama Muminka przypomniała o umyciu zębów. Następnie tatuś Muminka obszedł dom i pozamykał wszystkie drzwi i okiennice oraz zawiesił siatkę od much na żyrandolu żeby się nie zakurzył potem wszyscy położyli się do swoich łóżek w których porobili sobie przytulne toki naciągnęli kołdry na uszy i myśleli o czymś przyjemnym obawiam się że zmarnujemy masę czasu Westchnął muminek. Nie martw się. Odparł włóczyki. Będziemy mieli piękne sny. A gdy się obudzimy, będzie wiosna. Wymamrotał sennie muminek, który odpłynął już w mglistą krainę marzeń. Na dworze padał śnieg. Gęsty i puszysty. Pokrył już schody. Zwisał ciężko z dachów i parapetów. Wkrótce cały dom muminków stać się miał krągłą kubką śniegu. Zegary przestały tykać jeden po drugim. Nadeszła zima. Rozdział pierwszy, w którym mowa jest o tym, jak muminek, włóczyki i ryjek znaleźli czarodziejski kapelusz, o tym, jak niespodziewanie pojawiło się pięć małych obłoczków i o tym, jak paszczak znalazł swoje nowe hobby. W pewien wiosenny poranek, o godzinie czwartej, do doliny muminków przyleciała pierwsza kukułka. Usiadła na dachu niebieskiego domu muminków. I zakukała osiem razy. Co prawda, trochę ochryple, gdyż była to jeszcze bardzo wczesna wiosna. Potem poleciała dalej na wschód. Muminek obudził się i leżał dłuższą chwilę patrząc w sufit, zanim zdał sobie sprawę, gdzie się znajduje. Spał sto dni i sto nocy w głowie. Wirowały mu jeszcze sny, usiłując wciągnąć go ponownie w swoją krainę. Ale gdy odwrócił się na drugi bok, chcąc znowu ułożyć się przyjemnie do dalszej drzemki, zobaczył coś, co sprawiło, że otrząsnął się ze snu natychmiast. Łóżko Włóczykija było puste. Muminek usiadł na łóżku. Tak, kapelusza Włóczykija. Także nie było. Niech mnie gęś kopnie! pomyślał muminek i podreptał do otwartego okna. Oczywiście, włóczyki posłużył się drabiną linową. Muminek wygramolił się na parapet, po czym na swych krótkich nóżkach ostrożnie zszedł po drabince. Wyraźnie odróżniał ślady stóp włóczykija na mokrej ziemi. Zawracały to w jedną, to w drugą stronę, i raczej trudno było iść po nich. W końcu wykonały długi sus i skrzyżowały się z sobą. Musiał się strasznie z czegoś ucieszyć! pomyślał muminek. O, a w tym miejscu fiknął koziołka <tosłuchaj> to jest jasne jak słońce. Wtem muminek podniósł nos i zaczął nasłuchiwać. Gdzieś daleko włóczyki grał na organkach swoją najweselszą piosenkę. Wszystkie małe zwierzątka wiążą kokardkę na ogonie. Muminek pobiegł prosto w kierunku muzyki. Na dole nad rzeką zobaczył włóczykija, który siedząc na poręczy mostu dyndał nogami nad wodą. Na uszy wcisnął swój stary kapelusz. Cześć! Powiedział muminek, siadając obok niego. Cześć! odpowiedział włóczyki i grał dalej. Słońce wyłoniło się właśnie z zalasu i świeciło prosto na nich. Siedzieli, mrużąc oczy i machając nogami nad umykającą pod nimi lśniącą wodą. Czuli się beztrosko i szczęśliwie. Rzeką tą wyprawiali się dawniej wiele razy na poszukiwanie dziwnych przygód. Podczas każdej takiej podróży spotykali nowych przyjaciół, których zabierali ze sobą do Doliny Muminków. Tatuś i mama Muminka przyjmowali wszystkich ich przyjaciół w ten sam spokojny sposób wstawiali dodatkowe łóżko na poddasze i dodatkową deskę do stołu w jadalnym pokoju. Tak więc w domu Muminków aż roiło się od mieszkańców, z których każdy robił to, na co miał ochotę, i rzadko troszczył się o dzień jutrzejszy. Zdarzały się tam oczywiście rzeczy nieoczekiwane i wstrząsające, ale nikt nie miał nigdy czasu na to, żeby się nudzić, a już to samo było wielkim plusem. Gdy Włóczyki odegrał ostatnią zwrotkę swej wiosennej piosenki. Wsadził organki do kieszeni i zapytał: hmm, Czy jak się już obudził? Nie sądzę, odparł muminek. On zawsze śpi o tydzień dłużej od innych. No, w takim razie obudzimy go, powiedział stanowczo Włóczyki, zeskakując z poręczy mostu. Musimy dziś zrobić coś niezwykłego, gdyż zapowiada się piękny dzień. Pod oknem na poddaszu od strony wschodniej Muminek nadał ich tajny sygnał. Najpierw trzy zwykłe gwizdnięcia, a potem jedno długie przez łapki. Oznaczało to, dzieją się różne dziwne rzeczy. Usłyszeli, że Ryjek przestał chrapać, ale nikt nie poruszył się na górze. Jeszcze raz zaproponował włóczyki, po czym nadali sygnał ze zdwojoną siłą. Wówczas Okno otworzyło się z trzaskiem mm, krzyknął rozgniewany Ryjek. – Zejdź do nas i nie bądź zły, powiedział włóczyki. Mamy zamiar zrobić coś niezwykłego. Wówczas ryjek wygładził swoje zmięte od snu uszy i zszedł po linowej drabince. Należy tu może powiedzieć, że drabinki linowe były we wszystkich oknach gdyż chodzenie po schodach zabierało masę czasu. Dzień rzeczywiście robił się piękny. Wszędzie pełno było różnych stworzonek, które, zbudziwszy się z długiego zimowego snu, biegały to tu, to tam, odnajdując swoje dawne, ulubione miejsca. Wietrzyły odzież, czesały wąsy, reperowały swoje domki i na wszelkie sposoby przygotowywały się do nowej wiosny. Idąc, przystawali czasem, by przyjrzeć się budowie domku lub posłuchać sprzeczki. Zdarzają się one bowiem często w pierwszych dniach wiosny, gdyż ze snu zimowego można się czasem obudzić w bardzo złym humorze. Tu i ówdzie na gałęziach siedziały duszki strzegące drzew i rozczesywały długie włosy, a po północnej stronie pni Małe myszki kopały w śniegu długie tunele. O, wesołej wiosny, powiedział jakiś starszy robak. Jakże wam przeszła zima? Dobrze, dziękuję, odparł muminek. A czy pan dobrze spał? Doskonale, odpowiedział robak. Pozdrów mamusia i tatusia. Mniej więcej tak rozmawiali z mnóstwem znajomych, których spotkali po drodze. Ale im wyżej wchodzili pod górę, tym mniej tam było osób. Aż w końcu spotkali tylko jedną czy dwie mysie mamy, które sprzątały i robiły wiosenne porządki. Wszędzie było mokro. Fej, jak nieprzyjemnie! Powiedział muminek, podnosząc wysoko nogi w topniejącym śniegu. Tyle śniegu nigdy dobrze nie robi muminkom. Mama mi to mówiła. A wsią! Dodał kichając. No, słuchaj, muminku, odezwał się Włóczyki. Mam pewien pomysł. Gdybyśmy tak weszli na szczyt góry i ułożyli tam sto kamieni, żeby pokazać, żeśmy tam byli pierwsi. Dobra! zawołał ryjek i ruszył szybko, żeby wyprzedzić innych. Na szczycie tańczył swobodnie wiosenny wiatr. A ze wszystkich stron widać było błękitny horyzont. Od strony zachodniej znajdowało się morze, a od wschodniej biła się rzeka wśród gór samotnych. Na północy rozpościerały się wielkie lasy, niczym wspaniały dywan, a na południu unosił się dym z komina domu Muminków, gdyż mama Muminka gotowała właśnie kawę na śniadanie. Ale ryjek nic z tego nie dostrzegł. Na szczycie góry leżał bowiem kapelusz. Wysoki, czarny kapelusz. Ktoś już tu był przed nami! zawołał muminek. Podniósł kapelusz i przyjrzał mu się. Jest bardzo wytworny. Może będzie pasował na ciebie, włóczykiju. Nie. Odparł włóczyki, który. Kochał swój stary, zielony kapelusz. Jest o wiele za nowy. <laughs> Może tatuś go zechce? Zastanawiał się mu minek. Weźmiemy go w każdym razie ze sobą. Zadecydował Ryjek. A teraz chcesz wracać do domu? Marzę o śniadaniu, aż mnie brzuch boli z głodu. A was? Jeszcze, Jeszcze jak. jak? Powiedzieli. W włóczyki i muminek jednocześnie. W taki oto sposób znaleźli czarodziejski kapelusz i wzięli go ze sobą do domu, nie mając pojęcia o tym, że rzuci on czar na całą dolinę muminków, w której odtąd dziać się będzie wiele przedziwnych rzeczy. Gdy muminek, włóczyki i ryjek weszli na werandę, Wszyscy byli już po śniadaniu i rozeszli się w różne strony. Siedział tam tylko tatuś muminka, czytając gazetę. O, jak widzę, to i Wy obudziliście się, powiedział. Wyjątkowo dziś nic ciekawego w gazecie. Jeden ze strumieni zerwał tamę i zniszczył całkowicie osiedle mrówek. Wszystkie się uratowały. Poza tym. Pierwsza wiosenna kukułka przeleciała nad doliną o czwartej, udając się dalej na wschód. Kukułka z zachodu to dobra wróżba. Oczywiście, ale ze wschodu byłaby jeszcze lepsza. Popatrz, co znaleźliśmy! zawołał Muminek z dumą. Piękny nowy cylinder dla ciebie! Tatuś Muminka odłożył gazetę. Przyjrzał się bardzo dokładnie kapeluszowi, po czym włożył go na głowę przed lustrem w salonie. Był na niego za duży, właściwie zakrywał mu oczy. Całość robiła jednak niezwykłe wrażenie. Mamusiu! zawołał Muminek chodź, popatrz na tatusia! Mama Muminka otworzyła drzwi od kuchni. I stanęła zdumiona na progu. Hmm, czy dobrze mi w nim? Zapytał tatuś muminka. No, owszem, odpowiedziała mama muminka. Wyglądasz w nim naprawdę po męsku. Jest tylko jakby trochę za duży. Czy może lepiej tak? Zapytał tatuś muminka, zsuwając kapelusz na tył głowy. Hm, Odparła mama. Nie jest źle, ale wydaje mi się, że lepiej wyglądasz bez kapelusza. Tatuś muminka przeglądał się w lustrze z przodu, z tyłu i z boku, po czym z westchnieniem położył kapelusz na komodzie. Masz rację, powiedział. Nie wszystko potrzebuje ozdoby. Szlachetność sama w sobie jest ozdobą. Powiedziała uprzejmie, mama Muminka. Po czym zwróciła się do dzieci. Zjedzcie jajka, dzieciaki. Musicie się teraz dobrze odżywiać. Mieliście w żołądkach tylko igliwie przez całą długą zimę. Po tych słowach poszła do kuchni. Co my z nim zrobimy? zapytał Ryjek. Taki piękny kapelusz. Możecie go używać jako kosza do papierów. Doradził tatuś Muminka, po czym poszedł na górne piętro, żeby pisać pamiętnik, wielką księgę, w której opisywał swą burzliwą młodość. Włóczyki zdjął z komody kapelusz i postawił go na podłodze, między komodą a drzwiami do kuchni. Będziecie mieli jeszcze jeden mebel więcej. Powiedział chichocząc, gdyż nigdy nie mógł zrozumieć, czemu ludzie cieszą się z posiadania różnych rzeczy. Sam czuł się zupełnie szczęśliwy w swoim starym palcie, które miał od urodzenia. Nikt nie wie zresztą, kiedy i gdzie się urodził. A jedyną jego własnością, do której był przywiązany, były organki. Jeżeli skończyliście śniadanie, to pójdziemy zobaczyć, jak się miewają myszy polne. Zaproponował muminek. Zanim jednak wyszedł do ogrodu, wyrzucił skorupki jaj do kosza na papiery. Zachowywał się bowiem czasem jak dobrze wychowany muminek. W pokoju jadalnym nie było teraz nikogo. W kącie pomiędzy komodą a drzwiami do kuchni stał czarodziejski kapelusz. A na dnie leżały skorupki jaj. I oto zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Skorupki jaj zaczęły zmieniać swą postać. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że jeśli coś leży dostatecznie długo w czarodziejskim kapeluszu, zamienia się w coś zupełnie innego, w co tego nigdy nie da się przewidzieć. Całe szczęście, że kapelusz nie pasował na Tatusia Muminka, gdyż w przeciwnym razie wiadomo jedynie opiekunowi wszystkich małych stworzonek, co by się z nim stało. Skończyło się zaś na tym, że Tatuś Muminka dostał lekkiego bólu głowy, który przeszedł mu po południu. Skorupki leżące na dnie kapelusza zaczęły się powoli przeobrażać. Zachowały biały kolor, ale stawały się coraz większe i większe, miękkie i puszyste. Po chwili wypełniły cały kapelusz. Wreszcie pięć małych okrągłych obłoczków oderwało się od ronda kapelusza i poszybowało na werandę. Odbijając się lekko, opuściły się łagodnie ze stopni werandy. Po czym zawisły w powietrzu niezbyt wysoko nad ziemią. Kapelusz był teraz pusty. – Niech mnie gęś kopnie! – zawołał muminek. – Czy dom się pali? – zapytała z niepokojem panna Migotka. Obłoczki stały nieruchomo tuż przed nimi, nie zmieniając kształtu. Jak gdyby na coś czekały. Panna Migotka bardzo ostrożnie wysunęła łapkę i dotknęła najbliższej kłębiastej chmurki. Och, zupełnie jak zwaty, powiedziała ze zdziwieniem. Wszyscy podeszli bliżej, żeby dotknąć obłoczków. Hmm, zupełnie jak poduszeczka, stwierdził Ryjek. Włóczyki popchnął lekko jeden z obłoczków. Odpłynął kawałek w powietrzu i zatrzymał się znowu. Hmm, Czy one są? Zastanawiał się ryjek. I skąd wzięły się na werandzie? Muminek potrząsnął głową. To najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem, powiedział. Może powinniśmy. Puść po mamusie! Nie, nie, powiedziała migotka. Sami to zbadamy. Mówiąc to, ściągnęła jeden z obłoczków na ziemię i pogładziła go łapką. Hmm, jaki miękki! Zawołała i w następnej chwili usiadła na obłoczku. Chichocząc, kołysała się na nim w górę i w dół. Mm -hmm. Czy mogę sobie też wziąć jeden? Zawołał ryjek podbiegając do innego obłoczka. Hop, 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 hop! Ale gdy zawołał... Hop! Obłoczek uniósł się i zatoczył piękny, mały luk nad ziemią. Niech mnie gęś kopnie! krzyknął muminek. On się rusza! Teraz każde z nich z okrzykiem Hej! Hop! dopadło swojej chmurki. Obłoczki poszybowały w górę, chwiejąc się bezwładnie w prawo i lewo. Dopóki migotek nie odkrył, jak należy nimi sterować. Gdy się lekko przycisnęło jedną stopą, obłok zawracał. Obiema nogami szedł pełnym gazem naprzód. Lekkie kołysanie powodowało, że obłoczek unosił się w górę. Było im ogromnie wesoło poszybowali aż na wierzchołki drzew i na dach domu Muminków. Muminek zatrzymał na chwilę swój obłoczek przed oknem Tatusia. A kuku! <grywa> zawołał. Był tak podniecony, że nie mógł wymyślić nic mądrzejszego. Tatuś Muminka wypuścił wieczne pióro z ręki i podbiegł do okna. Na mój ogon! Na mój ogon! zawołał. Był tak zdumiony, że nie potrafił wydobyć z siebie nic więcej. Będzie to piękny rozdział w twoim pamiętniku zawołał Muminek. Następnie skierował swój obłoczek do okna kuchennego i zawołał mamę ale mama Muminka zajęta była robieniem zapiekanki. I bardzo jej się spieszyło. Coś ty znowu wynalazł sobie za zabawę, kochanie, powiedziała. Uważaj tylko, żebyś nie spadł. Tymczasem na dole w ogrodzie panna migotka i włóczyki wymyślili nową zabawę. Wpędzali swoje obłoczki na siebie, aż zderzały się miękko plaskając. Ten kto spadał, pierwszy przegrywał. Teraz zobaczysz! krzyknął Włóczyki, naciskając swój obłoczek trzewikami. Naprzód! Ale panna Migotka uchyliła się zręcznie na bok i przebiegle zaatakowała go od tyłu. Obłoczek Włóczykija wywinął koziołka, a on sam spadł głową na dół na grządkę, aż mu się kapelusz wcisnął na nos. Trzecia runda! Zawołał Ryjek... Który sędziował latając trochę wyżej od innych. Dwa do jednego! Gotowi start! M może polecimy sobie razem na małą przejażdżkę, co? Zwrócił się muminek do panny Migotki. Chętnie. Zgodziła się panna Migotka, kierując swój obłoczek na wysokość, na której znajdował się obłoczek muminka. A dokąd polecimy? No, może byśmy odszukali Paszczaka. <laughs> to się dopiero zdziwi. Zaproponował Muminek. Zatoczyli koło nad ogrodem, ale Paszczaka nie było widać na żadnym z tych miejsc, gdzie zwykle przebywał. Hmm, on nigdy nie odchodzi daleko. Powiedziała Panna Migotka. No ostatnio, gdy go widziałam. Porządkował swoje znaczki pocztowe. O, ale to przecież było pół roku temu, zauważył muminek. A, prawda, przypomniała sobie panna migotka. Przecież spaliśmy przez cały ten czas. <grym> a, a dobrze spałaś? Zapytał muminek. Panna migotka przeleciała zgrabnie nad jednym z wierzchołków drzew, zastanawiając się przez chwilę, zanim odpowiedziała. Miałam okropny sen, odparła. Śnił mi się jakiś wstrętny jegomość w wysokim czarnym kapeluszu, który uśmiechał się do mnie złośliwie. To dziwne, powiedział muminek. Miałem zupełnie taki sam sen. Czy był w białych rękawiczkach? Tak, tak, odpowiedziała panna Migotka, przytakując głową. Zastanawiali się przez chwilę nad tym. Szybując powoli przez las, gdy nagle dostrzegli paszczaka, który szedł z założonymi do tyłu rękoma i ze wzrokiem wbitym w ziemię. Muminek i panna migotka zgrabnie podjechali do niego z obu stron i jednocześnie zawołali: Dzień dobry! Dzień dobry! Och! krzyknął paszczak. Jakżeście mnie przestraszyli. Nie powinniście mnie tak zaskakiwać. Szkodzi mi to na serce. Przepraszam. Powiedziała panna migotka. A czy wiesz na czym jedziemy? Coś nadzwyczajnego, powiedział paszczak. Ale tak się przyzwyczaiłem do tego, że robicie nadzwyczajne rzeczy, że nic mnie już nie zdziwi. Poza tym czuję się dziś bardzo, bardzo nieswojo dodał. Dlaczego? spytała panna Migotka ze współczuciem. W taki piękny dzień? Paszczak potrząsnął głową. I tak nie zrozumielibyście mnie, powiedział. Postaramy się, powiedział Muminek. Czy znowu zgubiłeś jakiś rzadki znaczek? Przeciwnie, odpowiedział Paszczak ponuro. Mam wszystkie. Wszystkie co do jednego. Mój zbiór znaczków jest skompletowany. Niczego w nim nie brak. No więc czemu się smucisz? powiedziała panna migotka chcąc dodać mu otuchy. Powiedziałem przecież, że nigdy mnie nie zrozumiecie, mruknął paszczak. Muminek i panna migotka spojrzeli na siebie zatroskani. Przyhamowali trochę swoje obłoczki, by nie drażnić Paszczaka, i jechali tuż za jego plecami. Szedł wciąż przed siebie, a oni czekali, aż powie, co mu leży na sercu. Ach, beznadziejne to wszystko. Zawołał w końcu paszczak. A po chwili dodał, co to wszystko warte? Możecie wziąć mój zbiór znaczków na makulaturę. Zawołała panna migotka przerażona. Nie mów takich rzeczy. Twój zbiór znaczków jest najpiękniejszy na świecie. Otóż to właśnie, powiedział Paszczak z rozpaczą. Jest skompletowany. Nie ma takiego znaczka na świecie, z błędem czy bez, którego nie posiadałbym w swoim zbiorze, ani jednego, co teraz pocznę? Zdaje mi się, że zaczynam rozumieć, stwierdził mu minek po głębokim namyśle. Nie jesteś już zbieraczem, jesteś tylko, Posiadaczem, a to wcale nie jest równie przyjemne. Tak, rzekł Paszczak z ciężkim westchnieniem tak. Stanął, odwracając się do nich pofałdowaną w smutku twarzą To wcale nie niewesołe. Kochany paszczaku, odezwała się panna Migotka, gładząc go ostrożnie po łapce. Mam myśl, a może byś zaczął zbierać coś zupełnie innego, coś całkiem nowego? To rzeczywiście dobry pomysł, przyznał paszczak. Twarz miał jednak wciąż jeszcze pofałdowaną. Ponieważ uważał, że nie wypada robić rozradowanej miny tak zaraz po tym, kiedy przeżywało się wielki smutek. Może na przykład motyle? zaproponował mu minek. To niemożliwe odpowiedział Paszczak i zasępił się. Zbiera je mój kuzyn ze strony ojca, a ja go nie znoszę. A może, by zdjęcia gwiazd filmowych? Podsunęła mu myśl panna Migotka. Paszczak w odpowiedzi prychnął tylko z pogardą. Hmm. No to może klejnoty? Doradzała dalej panna Migotka. Taka kolekcja nigdy nie ma końca. Ach. Odparł Paszczak z niechęcią. Doprawdy nie wiem co, westchnęła panna migotka. Hmm. Wymyślimy coś dla ciebie, pocieszał go muminek. Mamusia z pewnością będzie wiedziała, ale, ale. Czy nie widziałeś czasem piżmowca? Śpi jeszcze, odpowiedział Paszczak z żalem w głosie. Powiedział, że nie ma żadnej potrzeby wstawać tak wcześnie i myślę, że miał rację. Powiedziawszy to, Paszczak podjął swoją samotną wędrówkę. Muminek i panna Migotka skierowali swoje obłoczki ponad wierzchołki drzew i kołysząc się lekko szybowali w blasku słońca. Rozmyślali wciąż nad tym. Co paszczak mógłby zbierać? Hmm, może ślimaki? Zastanawiała się panna Migotka. Albo może guziki od spodni? Powiedział muminek. Od ciepła zrobili się senni. Nie sprzyjało to myśleniu. Położyli się więc na plecach na swoich obłoczkach. I patrzyli w górę na wiosenne niebo, gdzie śpiewały skowronki. Wtem spostrzegli pierwszego motyla. Każdemu przecież wiadomo, że jeśli pierwszy motyl, którego zobaczy się na wiosnę, jest żółty, to lato będzie wesołe. Jeżeli jest biały, będzie to tylko spokojne lato. O czarnych i brązowych motylach najlepiej nawet nie wspominać, gdyż jest to zbyt smutne. Ten motyl był złocisty. Co to może znaczyć? zastanawiał się Muminek. Nigdy jeszcze nie widziałem złotego motyla. Kolor złoty jest lepszy od żółtego zapewniała panna Migotka. Zobaczysz. Gdy Muminek i panna Migotka wrócili do domu na obiad, na schodach przed domem natknęli się na paszczaka, promieniał z radości. No jak? spytał mu minek. Co sobie wybrałeś? Rośliny, krzyknął Paszczak. Będę się zajmował botaniką. Ryjek to wymyślił. Mój zbiór będzie największym herbarium na świecie. Tu Paszczak rozpostarł spódnicę, aby pokazać im swój pierwszy okaz. Wśród grudek ziemi i liści leżała tam malutka wiosenna cebulka. Gagea lutea, powiedział z dumą. Numer pierwszy w moim zbiorze. Egzemplarz bezbłędny. Po czym poszedł i wysypał zawartość spódnicy na stół w jadalnym pokoju. Połóż do kąta, kochany paszczaku, powiedziała mama muminka, bo chcę tu postawić zupę. Czy wszyscy już jesteście? Czy Piszmowiec jeszcze śpi? Jak suseł! odpowiedział ryjek. A czy przyjemnie spędziliście dzień? zapytała mama muminka, gdy napełniała wszystkie talerze. Strasznie, Strasznie przyjemnie! przyjemnie! krzyknęła cała rodzina. Nazajutrz, gdy muminek poszedł do szopy na drewno, żeby wypuścić obłoczki. Okazało się, że nie było żadnego, znikły wszystkie. I nikt nie wyobrażał sobie nawet, że mogły mieć cokolwiek wspólnego z paroma skorupkami jaj, które znów leżały na dnie czarodziejskiego kapelusza.